No to może już pójdę, nienawidzę tej roboty. No to trzeba pana kawę. Śmieci wyrzucone, pora teraz zobaczyć te piękne tacuszko. No nie wierzę, w jednym kawałku. No tu jakaś mała ryska jest, ale to szczegół. Dobra, nie ma czasu do stracenia. Potrzebuję ludzi, którzy będą tym gównem jeździć. Tylko nie mogą to być dosyć debile. No nic. Halinka, wy mi przyszli dwóch specjalistów za te do garażu. Ale proszę pana, już jesteśmy. Dłużej się nie dało, gdzie byliście? To przez niego. No, jaką masz wymówkę? No, ja pobiłem rekord na strzelnicy. Jakiej strzelnicy? No pan mówił, że wybić paru wień. A dobra, nie ważne. Co pan od nas chciał? Mam nadzieję, że wy dwaj nie jesteście debilami. Ciebie. To dobrze, macie wziąć te APC i patrolować miasto. No dobrze. Dobrze. No to ruszaj. Darek. No to co, na kebaba? Jasne. Ale jeszcze potem podzika, nie? No, że kombo było. Więc słuchajcie, plan jest taki. Ja, Wiesiek i Stasiek wbijamy do banku przez wentylację, niszczymy kamerę i otwieramy skarbiec. Wiesiek i Stasiek, wypakujecie pieniądze, a ja stoję na czatach. Potem, gdy spakujemy pieniądze, stawiamy ładunki wybuchowe i uciekamy przez kanały w pobliżu warsztatu. Tak, Mirek. Postawisz nasz samochód do ucieczki obok warsztatu. Hakerze, wciągniesz policję na czas napadu bezpiecznej do nas odległości, wywołasz alarm w jednym z domów sąsiedztwa. Krzysiek, ty przeliczysz pieniądze uzyskane z napadu. A Janusz, on się zajmie brońmi oraz ochroniarzami. Wyciągnij ich na fajkę czy coś. Gotowi wszyscy? No co chcesz, Janusz? Dobra, ich odciągnąłem już. No a to my już bijamy. Dobra, chodźcie. To będzie napad, który przejdzie do historii, nie? No a jak? Dobra, zbliżamy się do celu. Okej, chodź. Ostrożnie. O, są lasery. Chodźcie, rozwalam kamerę, uwaga. Dobra, otwierajcie. Patrzę, czy ktoś nie idzie. Ach, otworzył się. Dobra, pakujcie pieniądze, a ja tutaj czekam. Dobra. Dobra, nikt nie idzie. Hajs zapakowany i ładunki podłożone. Dobra, to robimy teraz tak. Wysadzamy to, biegniecie za mną. I po prostu nie patrzymy za siebie, uciekamy. Dobra, odliczaj. 3, 2, 1. Tak, lecimy. Szybko. Dobra, chodźcie. Jak długo tu będzie każdy gliniarz w mieście? Czy każdy, to nie wiem. Znaczy, no pewnie większość. A ja chłopaki, przejdziemy do historii. Na to liczę. Jeżeli uciekamy? Auto na nas czeka już. Jest! Chodźcie. Już idziemy. Siadam. Dobra, dawaj się. Chce się? Dobra, jedziemy. Udało się! A co ta sąsiadka tam robi? Co tak dziwnie pika? Nie no kurwa, da mi coś chuj pierdolnie, no. Gdzie są ci jebani debile? Nie no kurwa, muszę do niej zadzwonić. No hopie, dzik, kebab, wszystko jest. Chwila, bo ktoś dzwoni. No, siema.
Okej. No to za chwilę będziemy. I co? Słuchaj, to jakby komendant dzwoni, że ktoś na bank napada, więc musimy szybko zjeść. Dobra, speedrun robimy. Dobra, komendant mówił, żebyśmy sprawdzili ten bank, bo już... Ty. Chyba po akcji, wiesz? No już wszystko chyba. Oj, 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 nie będzie papierkowa robota. A w sumie, chodź kolejnego kebaba. Kebab. Dobra. Jakiego tym razem bierzesz? Na ostęp teraz będzie. To ja też wezmę. Czekaj, uwaga, kretyni. No. Mam nadzieję, że sytuacja z bankiem została załatwiona, bo mam nową robotę dla was. Tak, spokojnie. Jaką? Jakiś szaleniec w czołgu zapierdala w stronę kebaba, macie go złapać. No dobra. W schowku APC-ka macie miny i rozstawcie je gdzieś na drodze. Okej. Lepiej mi nie zawieźcie. No więc tak, chyba kebab będzie musiał poczekać, nie? Nie, a nie może jeździć po prostu na Venus? No to weźmiemy na Venus. Dobra, to rozstawiamy w takim razie miny na tej drodze, bo tutaj podobno będzie przejeżdżał. Okej. Dobra, rozstawiłem. Chodź. Idź na niego, to teraz zaczoimy. Na przykład jeszcze zjem tego kebaba. No ale nie przywalaj. Dobra. Prawie dzika wyjałem przez ciebie. Firmowy samochód, opie. O, ładna dziś pogoda w sumie. Idealna na kepsa. Tu to tak pierdolło. No go się nie chce się nawet trzymać. O cholera, jasna. O mój Boże, z czym do ludzi? APC kontra czołg, no chyba prosty wynik. Dobra, nie mam czasu i na tego kepsa. Dobra, dobra. Długo mi zeszło, bo przez tych kretynów z policji to... Ach... Co będę chciał czołg naprawiać? Ono nie takie tanie.
A dobra, trochę krzywa, ale wwalone w to. O, przyszedł. Siema, Baki. Siema. Siema. Co ci tak długo zeszło? A, sprawy z policją, ale już załatwione. Dobra. Gdzie moje żarcie? Tam na ladzie jest. Tam na ladzie. Opłacone już jak dobra. Co. Jeszcze ciepły. Mam nadzieję. A dobra, trochę się wyleje, ale wywalone w to. A więc tak, panowie, jako iż wykonaliśmy bardzo dobrą robotę, zdobyliśmy kupę hajsu, to wprowadzam do nas 100 ast smacznego. Wzajemnie. Ty dał mnie! Czego kurwisz o nie? Czy ty zdajesz sobie sprawę, że wysłałeś moich dwóch najlepszych ludzi z AT, żeby jeździli jakimś złomem i oni przez to zginęli? Nie moja wina, że tacy upośledzeni są. Ta? To niedługo się twoja kariera komendant skończy. Ja to zagwarantuję. Toż kurwa... Ty skurwysyn, ja ci dam. Dara, moment. Co za APC? Dzień dobry, panie komendancie, co pan by chciał? Bez pieprzenia, co się stało z APC, które ostatnio zamówiliśmy? APC? A, tym APC, już sprawdzam. O kurde. No to przykro mi, proszę pana, ale... No, tak jakby panu to powiedzieć... zostało zniszczone, znaleźliśmy jego tylko szczątki. Kiedy masz emeryturę? No jeszcze muszę przepracować tutaj 28 lat. To pozwolę ci ją skrócę. O jest, dobra, wstałem. Nie mogę uwierzyć, że się dałem namówić na przejazd do tej wsi. Ale w sumie dobra. Wydałem uciek do moich problemów we Wrocławiu. Jak co, tą broń zawsze przy sobie mam. Dobra. Zobaczmy, co słychać u dziadka. O, dziadek już jest. Cześć, wnusiu. Cześć, dziadku. Tu wstałeś. Tak, co jest na śniadanie? Kanapki. Czym? Z pasztetem, ręcznie robionym. A, dobra, to moje ulubione. To co, już zaczniemy jeść? No, oczywiście. No to smacznego. O, dobra. Dobre były kanapki, dziadku. Wnusiu, możesz mi jeszcze przynieść globus z mojego pokoju? No dobra. To byleby szybko, bo Andrzej na mnie czeka. Oto globus. Dzięki wielkie. No to ja już pójdę, dziadku. Cześć. Dara. Dobra. Dobra, idę do Andrzeja, bo coś chciało ode mnie. Zobaczymy, co to za robota. W sumie piękna pogoda dzisiaj. Dobra. Puk, puk. Siema. Siema. Dobra, co chciałeś ode mnie, bo coś wczoraj mówiłeś? Ogólnie taki gość tutaj, z wiekowej, w opuszczonej szkole handluje jakimś gównem. Dobra, to co? Mam taki plan, że możemy go sklepać i hopie, on się z powrotem wyniesie do tych swoich czarnych wilkowej. Ładnie o tym myślałem. Dobra, to dawaj, chodź. O ile on jeszcze nie ucieknie stamtąd, nie? Cieszę się, że się jeszcze nie wyniósł. Dwóch na jednego, to raczej się poradzimy, nie? Dobra. O, jest! Szukacie problemów, lamusy? Nie, a ty szukasz? Nie kozacz, młody, nie kozacz. Ty nie kozacz. Cenny strzał. Dobra. No tak, on chyba nie żyje. W sumie mam nadzieję, że nie żyje. No tak, to co? Zmywamy się raczej, nie? No to chyba tyle, idziemy. Dobra. A w sumie masz jakiegoś dzika w lodówce, wypiłbym za. Powinny być dwa. Dobra, to chodź.